Elżbieta, pierwsza z ludzi, która dowiedziała się, kim jest Maria i że nadszedł czas odkupienia. Jak pięknie pozdrawia Maria, jak z jakim ujrzeniem i radością. I to wyzwoliło radość, tę, która chce prosto w Boga trafiać. Piękny hymn, wielbi dusza moja Pana. Dopiero teraz, nie wtedy, gdy anioł zwiastował o Matce Boskiej, ale teraz, gdy chociażby jeden człowiek wie o tej tajemnicy, żeby cieszyć się razem. Od tej pory Bóg już na zawsze będzie człowiekiem. I poza naszą naturą jest także dostęp do tej boskiej natury, która przyjęła też dziecko. To o tym mówił święty Paweł w pierwszym czytaniu, kiedy radził, aby korzeniami sięgać głębiej, nie tylko do naszego ludzkiego życia, ale do tego Bożego, które stało się nam tak bliskie przez to, że Bóg stał się człowiekiem. Uwolnił nas z niewoli grzechu i wyzwolił do życia z Bogiem. Niby nic się nie zmieniło. Dalej była okupacja rzymska, dalej były grzechy faryzeuszów, dalej były słabości ludzkie, ale wszystko stało się nowe. Od tej pory każdy, kto będzie chciał, wolną wolę Bóg zawsze szanuje. Sięgnie do samego Boga, jako do swojego brata, Zbawiciela, ale nade wszystko tego, który stworzył, uświęca i kiedyś przyjmie. I ta sama przemiana dokonała się za pośrednictwem Marii. Młoda dziewczyna z Nazaretu. Nikt nie wiedział, wyraził się kiedyś kandydat na apostoła, czy może być dobrego z Nazaretu. Nie było tam jakichś wielkich postaci. Największa postać, ale w oczach Bożych, a nie ludzkich. Zwyczajna, prosta dziewczyna, ale obdarowana przez Boga najbardziej ze wszystkich stworzeń. Przez nią Bóg przyszedł na ziemię i przez nią my możemy dojść do Boga. Ta droga jest zawsze aktualna. Nie skończyła się, kiedy Jezus przyszedł i stał się człowiekiem. Teraz my stajemy się dziećmi Bożymi przez to, że jesteśmy też dziećmi Marii. On nam jej oddał nas wszystkich. Wtedy, kiedy składał ofiarę na krzyżu. Godność Matki Bożej. Wielu świętych starało się ją wielbić, czcić i Bogu dziękować. Ale cóż to są ludzkie słowa? Jednak warto skorzystać choćby z dwóch wypowiedzi. Święty Bonaventura. Bóg może stworzyć świat większy i doskonalszy, ale nie może wynieść stworzenia do większej godności niż wyniósł Maria. Nikt już nie może mieć większej godności, a godność Matki Bożej. To się już stało. Święty Maksymilian dodaje. To szczyt doskonałości stworzenia. To arcydzieło Bożych rąk. Istota całkowicie Boża. Jest samym niepokalanym poczęciem. I porównuje, tak jak jest różnica między rzeczą białą, a samą białością. Ona jest w taki sposób niepokalanym poczęciem, najcudowniejszym dziełem Bożym. I tłumaczy, w doskonałym posłuszeństwie leży tajemnica niepokalanej. W zaraniu rzekł Bóg, niech się stanie. I stało się stworzenie. A teraz rzekł stworzenie, Maria, niech mi się stanie. I stał się Bóg w niej. O wiele to
doskonale dzieło, jak stworzymy świat. Bóg człowiekiem na słowo Matki przyzwolenia słowo. To nie tylko ona jest dzieckiem Bożym przybranym, ale rzeczywistą Matką Bożą. To nie przypuszczenie, ale dogmat wiary. Na wieki Bóg będzie Ci mówił Matko. Dawca czwartego przykazania czcić Cię będzie na wieki. I my stajemy z podziwem przed tym arcydziełem Bożym, ale też zawsze wyzywamy jej imienia. Starajmy się wejść korzeniami w tę prawdę Bożą, w miłość nieskończoną, która aż tak pochyliła się nad człowiekiem, nad nami wszystkimi. Co znaczy to imię? Od czego pochodzi to imię? Mnóstwo jest przypuszczeń, ale wszystkie są tylko przypuszczeniami. Najbardziej może prawdopodobne jest przyjęcie, że pochodzi od słowa Pani, ale z takim namaszczeniem wypowiadane, coś jak Madonna, chociaż to słowo też zostało sproponowane ostatnio, albo tak jak staropolskie Pani Matka, z wielkim szacunkiem. Wyjątkowa Pani i wyjątkowa Matka wszystkich ludzi. To dlatego właśnie przez długi czas w Polsce nie dawano jej imienia dzieciom. Jak dotychczas nie daje się imienia Jezus, choć u Żydów to popularne i w niektórych narodach katolickich też. To jest jednak przeszłość. Dzisiaj zwyciężył inny zwyczaj. Właśnie z ufnością w większą, w cudzysłowie, opiekę Matki Najświętszej i w oddaniu jej czci przez przyjęcie imienia. Chociaż ciągle tych imion jest mniej, to jednak przypominają. Przypominają o tej najwspanialszej istocie. To jedna sprawa, a druga, jak powstało to święto. 12 września 1683 roku bitwa pod Wiedniem. Potężna armia turecka. Ona szła nie na Wiedeń, ona szła na Rzym. Król Polski Jan III Sobieski i wojsko polskie, choć nie tak liczne, ale przyczynili się walnie do zwycięstwa nad tą potęgą islamu. Papież Innocenty XI ogłosił wtedy święto imienia Marii w całym kościele, żeby podziękować za to zwycięstwo i uczcić Marię za to, że pomogła odnieść to zwycięstwo. Najpierw obchodzono je pierwszą niedzielę po 12 września, a od 1911 roku, od Piusa X, właśnie w sam dzień 12 września. Trudno nie zauważyć pewnych podobieństw. Zwycięstwo podczas opieśnionek dzisiaj także jest aktualne. Trzeba znów walczyć i zwyciężać. To samo niebezpieczeństwo i jeszcze wiele innych. W tym imieniu jest zwycięstwo. Opieka nad całym Kościołem, opieka nad naszym narodem, opieka nad każdym dzieckiem Bożym. To jej specjalność, to jej zadanie, to jej powołanie na wieki. I będzie okazja, wspomnę o tej wielkiej akcji Różaniec do granic, żeby otoczyć całą ojczyznę naszą modlitwą, ale nie poprzestać tylko na ojczyźnie, modlić ją za cały świat. Właśnie taka jest propozycja, by 7 października święto Matki Bożej Różańcowej i w 100. rocznicę objawień fatimskich to będzie zakończenie tej uroczystości i jakby przededniu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Właśnie, żeby w taki sposób okazać swoją wdzięczność i prosić o opiekę Matkę Bożą. Udamy się na pielgrzymkę.
i odmawiać różaniec. Dwie części różańca za ojczyznę. Wszyscy będą zwróceni twarzami do wewnątrz ojczyzny. A dwie drugie części różańca za cały świat. I wtedy wszyscy zwrócą się twarzami na zewnątrz naszej ojczyzny. To jest propozycja, której nie możemy, szczególnie noszący imię Marii, odrzucić, opuścić. Trzeba to wykorzystać. Ale jeszcze jeden punkt proszę wysłuchać. O doskonałym nabożeństwie. Jeśli ona jest tak ważna, jeśli jest tak blisko Boga i tak blisko ludzi, nie wykorzystać tej sytuacji, byłoby naszym lekceważeniem i, no co tu mówić, nierozsądkiem. Według nauki Ojców Kościoła nabożeństwo do Matki Bożej jest konieczne do zbawienia. Jakoś inaczej będzie Bóg pewnie sądził tych, którzy odrzucili nabożeństwo do Matki Bożej. Kościół katolicki idzie taką drogą. Tym bardziej, jeśli ktoś nosi imię, to jest jeszcze bardziej konieczne mieć nabożeństwo do Matki Bożej. Zjednoczyć się z Bogiem głębiej można tylko za Jego pośrednictwem. I święty Maksymilian pokazuje drogę. Chcesz, by ona do ciebie często zaglądała, by w duszy twojej zamieszkała na stałe, by tylko ona kierowała twoimi myślami, by ona całe twoje serce opanowała, byś cały żył dla niej. Jeśli tylko naprawdę tego pragniesz, otwórz przed nią swoje serce i oddaj się jej bez granic i na zawsze, choćby tylko jednym westchnieniem duszy. Nie szukajmy specjalnych tekstów. Nie mają mocy magicznej teksty ułożone przez ludzi. Żadne zresztą. Nie używamy takich. Zwyczajne westchnienia, ale szczere i głębokie, prawdziwe, by już od tej pory wszystkie dni życia dać jej, czyli prowadzić ją w swoje życie, zawsze uwzględniać jej wolę. To jest właśnie droga do tego oddania się Matce Bożej. Oddać się jej bez granic i na zawsze. I jeszcze słowa Maksymiliana. A czy pomyślałeś o tym kiedy? Kim ty się staniesz wtedy, kiedy już nie ty działasz, ale ona sama w tobie? I przez ciebie miłuje Boga i ludzi. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że wówczas twoje uczynki mierzone są jej godnością? Że w jej rękach stają się czyste, nieskalane jak ona? I czy możesz czegoś więcej pragnąć? Ona przez nas kocha dobrego Boga. Ona naszym biednym sercem kocha swego Bożego Syna. A Jezus, widząc, że jesteśmy jakby częścią Jego ukochanej Matki, kocha ją w nas i przez nas. Co za wspaniałe tajemnice. Niech każde westchnienie, wspomnienie jej imienia przypomni nam tę tajemnicę i zaprosi. Wejdź głębiej. Tajemnicę Bożego zbawienia czeka Matka, prowadzi do Syna, najpewniejsza przewodniczka. Niczego więcej w życiu tak nie powinniśmy pragnąć, jak tego, by być zawsze z nią, by być zawsze dla niej, bo tylko wtedy będziemy z Jezusem i dla Jezusa.